Witam serdecznie, bo po dość bardzo długiej przerwie. Mamy tutaj silnik od kosy spalinowej Faworyt KS52. Kosę spalinową kupiłem w celach takich, można powiedzieć, że eksperymentalnych, bo chciałem zobaczyć, czy w takim, no może to określić, dość intensywnym użytkowaniu, gdzie po prostu ja korzystam do tej pory z kosy Stila. Chciałem zobaczyć, czy do wykaszania jakichś tam właśnie tych działek, może taki grunt, może to określić jako gruntach porolnych, gdzie trawa sięga tam, bo jest systematycznie wykaszana do 40-45 cm. Chciałem zobaczyć, co ten sprzęt jest warty. No bo mnie cena zainteresowała w stosunku do tego, jak stylistycznie ta kosa się prezentuje. Generalnie nie jestem zwolennikiem chińskich kos, ponieważ ja jestem człowiekiem, który patrzy jednak nie tylko na tą trwałość, ale i też ten komfort pracy. Bo nie pracuję tym, czy ktoś u mnie, jak sobie dorabia, nie robi na zasadzie takiej, że się idzie na 2 czy 3 godzinki, tylko no pełny etap, tak? 8 godzin trzeba popracować i o to chodzi, że później czuć te ręce, że jakieś tam mrowisko zasuwa, bo po prostu no jednak te wibracje przenoszą się na te ręce. Jak widzicie, tutaj jest już silnik zdemontowany, bo postanowiłem, że będę sobie sprawdzać tą kosę po przepracowanych 50 litrach mieszanki, bo i zarazem chcę też, można powiedzieć, takie zrobić porównanie, jeśli chodzi o oleje do tych mieszanek, bo to jest temat rzeka. Generalnie u mnie to nie jest sprzęt, który pracuje non-stop przez 5 dni w tygodniu, tylko to są właśnie jakieś tam te prace dorywcze, no bo mówię, mam kilka działek do wykoszenia, łącznie jest około 2 hektarów. I to jest systematycznie pielęgnowane, no i dlatego po prostu no, generalnie przez zeszły sezon ona prawie że przepaliła te tam jakoś wyszło chyba 43 czy 44 litry, i teraz ona po prostu ona do tych 50, żeby dobić to na tam te 6 czy tam 7 litrów, bo tam jakoś mi tyle paliwa zostało. W sensie tego oleju, żeby po prostu w tym, teraz na początek sezonu ona to jeszcze to dokosiła, tak? Silnik jest zdemontowany, ponieważ ona jest cały czas w trakcie pracy. Założyłem silnik od innej do tej całej tej sztycy, tej kolumny. Założyłem od innej kosy, w sensie no, akurat tamten silnik był zdemontowany z pompy spalinowej, bo ona mi się kiedyś rozleciała. I po prostu ona, można powiedzieć, że już teraz pracuje na całkiem innym oleju, a ten został zamontowany do rewizji. Zostanie sprawdzę, w jakim stanie jest właśnie cylinder z tłokiem. Generalnie nie podoba mi się to, że ona spadła jej kompresja. Ja już zaglądałem do niej na początku roku i już mi się nie podobało to, że ona już miała jakieś tam przetarcia. Od razu uprzedzam, że maszyna miała dosyć niskie czwórkowanie, zostały obroty deszko podniesione, mniej więcej w oscylacji na jałowych obrotach około 10 tysięcy obrotów, tak żeby po prostu nie było czegoś takiego, że ona jest przekręcona, i była używana żyłka 2,7 mm. 2,4 po prostu za szybko leciała. A ja przy mniej więcej oscylacji w tych 2,2 konia już zakładam te żyłki 2,7, bo to ona akurat na początku mnie zaskoczyła tym, że całkiem dobry miała moment obrotowy i ona ciągła tą żyłkę, tak? I tym bardziej, że trawa taka na łąkach, ona dosyć gęsta i twarda jest, więc to 2,7 mm ona akurat w tym przypadku bardzo fajnie ciała tą trawę. No i mówię, i generalnie po wypaleniu tam z samą kosą były już problemy. Po przepaleniu tych 20
tam pamiętam, że chyba przy 20 litrach przepalonej mieszanki stało się coś takiego, że rozleciała się głowica od żyłki i założyłem z huskwarny. Na razie do tej pory nic się nie dzieje. Typowa eksploatacja. Nic się nie rozwala, nic się nie topi. Jest założona głowica oryginalna z huskwarny T35, ale to pokażę na jakimś tam osobnym odcinku. No i tam później nie wiem, pamiętam tam chyba z 20 parę też litrów przepaliła, gdzieś tam z 27 czy tam ileś się też rozleciała przekładnia kątowa. Przekładnia kątowa jest smarowana co 8 godzin. No i dobra, generalnie troszeczkę będzie to też słaby odcinek, ponieważ nagrywam to telefonem komórkowym i nie mam statywu do niego, więc no czasami może być coś takiego, że będę ten telefon odkładać. Żeby zdemontować ten silnik, to i tak ja musiałem już zdjąć tą górną pokrywę, tu osłonę filtra powietrza, żeby można było odkręcić linkę gazu. A górną osłonę ściągałem, żeby mieć dojście od czoła do odkręcenia przystawki do korpusu silnika, tak? Generalnie większość śrub w tym silniku, nie tak większości tych chyba tam silników chińskich, które są poskręcone na heksa 4mm, na imbusa. Tylko to akurat w tym przypadku jest Torx T25. T25 i czasami są T30. To akurat jest pokrywa przekręcana na jednego motylka. Troszeczkę to jest upierdliwe, że dosyć mocno trzeba ten motylek dokręcać, bo lubi się luzować od wibracji. Co tu jeszcze chciałem dodać z ciekawostek. Jak pójdziecie na przykład sobie kupować kosy do Castoramy, są kosy spalinowe marki Erbauer i moim zdaniem to jest niewiele różniąca się kosa spalinowa z racji tego, że tam pompka paliwa jest od góry, a tu jest od tyłu. I to jest ta różnica, że jest po prostu tu pokrętło, cała oś od cięgła jest pionowo, a tam już jest bardziej poziomo, jest po prostu gaźnik przekręcony. I dlatego jest inaczej też ten mechanizm od linki jest po prostu inaczej poprowadzony. I to jest ta różnica. Generalnie mówię, różnica tego silnika w stosunku do jakichś tam naków i demonów jest w tym, że jest inaczej usytuowana świeca zapłonowa, bo w naku czy tych demonach jest od strony gaźnika, do kierunku gaźnika jest przechylona świeca zapłonowa, a tu jest znowu tak jak powiedzmy, tak w sztilu, tak? Jest bardziej do osi, do rozrusznika jest przechylona świeca zapłonowa i tu dla mnie trochę stwarza problemu, bo mam problem znaleźć jakiś w miarę tani cylinder, a wiadomo, że to jest Chińczyk. I ja nie wymagam od tego, że to ma wytrzymywać, nie wiem, tam 100 litrów, czy tam ileś tam tych godzin pracy, po prostu to jest Chińczyk i ma być do tego tani częściej wyraźnie. Właśnie zarazem do tego tak jakby to określałem z tego całego eksperymentu, jeśli chodzi o te oleje, tak? Więc no na razie on tylko dla mnie jest jakąś tam barierą, żeby coś znaleźć w miarę cenowo atrakcyjnego, no bo szczerze mówiąc, jak zadzwoni się do importera tych kos, nie pamiętam już jaka tam firma, ona sprzedaje te części do tego faworyta, ale za taki cylinder mi powiedzieli 250 zł, więc przy kosie, który kosztuje 800 zł, jak na Chińczyka, to już są jakieś tam większe pieniądze, bo takie Erbauer w Castoramie on jeszcze więcej kosztują, chyba z 1200 albo 1300 zł. Więc tu już zaczyna się lampka zaświecać, czy jest sens po prostu kupować Chińczyka i nie lepiej jednak kupić może tego Stila, albo tam Husqvarna, czy tam jakąś, nie wiem, Shindaiwe, Echo, czy jakąś tam Maruyame. I dlatego właśnie tutaj te rozbieżności w tych cenach zaczynają po prostu już tutaj jakieś rodzić kalkulacje. Dobra, mamy tutaj już zaślepkę od świecy zapłonowej zdjętą, żeby zdjąć tą górną osłonę cylindra. Trzeba wziąć, tutaj jeszcze odkręcić rozrusznik.
żeby go wcześniej ruszałem, bo mówię, bo jak tam rewizję tego tłoka robię, bo ja to tylko jedynie zrobiłem, to tylko po prostu sam tłumik ściągałem. Dobra, to mamy. Już coś tam jest luźno. Tutaj są takie zaczepy. Je trzeba wziąć. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić jedną ręką. Żeby to ściągnąć. Nie zrobię. Muszę telefon wziąć. Położyć. Dobra. Już mamy to podważone. Bierzemy, ściągamy. Dlatego co ja mówię tutaj w podobieństwie do tych naków i tych podobnych silników, to jest to, że ten silnik jest bardzo ładnie obudowany. Mam tutaj tą od spodu osłonę, zarazem też osłonę właśnie zbiornika paliwa. Dodatkowo ten tutaj korpus jest bardzo, bardzo podobny, czyli mówimy tutaj o całej tej obudowie skrzyni korbowej. To jest wszystko zbliżone do Chińczyka, ale nie to samo jak do takiego demona, bo tutaj na przykład zamocowanie tego zbiornika paliwa i tej osłony jest do takich czterech łap. I o to chodzi, że tutaj to jest na tyle fajnie to zrobione, że Chińczykom po prostu już przygotował te formy odlewnicze i to właśnie już tak jest, można powiedzieć, że już prawie, już jest jakiś postęp, bo już coś zaczyna być działane w kierunku, na przykład, nie wiem, żeby coś zbliżać się do jakichś tam japońskich wyrobów, czy tam europejskich, tak? Kolejną rzeczą już fajną, co jest, to tutaj mechanizm linki rozrusznika, to, że te zapadki są aluminiowe, nie są plastikowe, także nawet ten dźwięk podczas popuszczania tej linki, fajne jest takie grzechotanie, jak właśnie w jakichś Husqvarnach, czy tam Japończykach, tak? Nie jest już tutaj ten plastikowy mechanizm, już tutaj się nic, generalnie z tym systemem się nic, jak do tej pory nie działo, tak? Żeby coś tam się przecinało, czy gdzieś tam wręcz przeciwnie, dochodziło do sytuacji takiej, żeby ta zapadka gdzieś tam, nie wiem, pękła, zawiesiła się sprężynka, po prostu też byłaby pęknięta i po prostu cały czas by ten zabierak był odchylony, tak? Nie chciałby się tutaj chwycić za ten ząb od zabieraka. Dobra. Żeby później, że można było w kolejnym kroku wziąć, zdjąć tłumik, to musimy zdjąć tą dolną osłonę. Tu mamy też cztery toroksy. Śrubki się łomią. To akurat gaźnik nam trzyma, więc nie będziemy odpinać przewodów zasiadających od gaźnika, tylko weźmiemy po prostu tutaj gąbkę, zdejmiemy i weźmiemy osobno, wyciągniemy gaźnik z tym, ze zbiorniczkiem od paliwa. Dobra. Mamy. No i bierzemy. Mamy silnik już uwolniony. Tutaj niech gaźnik zostanie z tą postawą i zbiornikiem paliwa. Mi się to na tyle podoba w tych silnikach chińskich, że całkiem sprawnie idzie ich rozbieranie. Czasami może są niektóre tam punkty i takie irytujące i wymagające troszeczkę gimnastyki od palców, ale generalnie całkiem przyjemnie się rozbiera. Dobra, mamy tak, tutaj mamy
To jest śrubka, która podtrzyma prawdopodobnie sam tłumik, bo tu jest też osobno osłona, a osobno tłumik. Najpierw odkręcimy sobie tą podstawę. Brzydko się wkręcają te śruby. Gwinty są uszkodzone. Co tu mamy? Tu mamy już T30. T30. Tu mam akurat bita T27. T30, tak. T30. Mamy to? To jest to? Tak, to jest to. Akurat z tym czasem na rozbieranie tak za dnia to też robię, bo człowiek jest na chorobowym po kontuzji i po prostu no nudzi mi się już. A mówię, akurat kolega pomógł mi i on właśnie kosi sobie, a ja rozbieram silnik. No tak widzę. Widać przytarcie.